Na samym starcie, panie Robercie, chciałbym zapytać o to, wygrywacie spotkanie z Egiptem, chociaż tak okiem statystyka, no to tutaj w bloku i zarówno w zagrywce odstawaliście od Egipcjan, przynajmniej tak jakby patrzeć na same cyferki. Na pewno to spotkanie było dla nas ważne ze względu na to, żeby zatrzymać tą koncentrację, którą mieliśmy przez pierwsze dwa mecze. Myślę, że to był klucz. Gdzieś tam ten trzeci set nam uciekł. Wiadomo, też wyszliśmy z opresji w drugim. To myślę, że ten drugi set jest dużym atutem naszym i mam nadzieję, że wykorzystamy właśnie te przełamania na naszą stronę. No co, cieszymy się, że mogliśmy pograć, że wszyscy są zdrowi i lecimy dalej. Także nic, tylko czekać na te najważniejsze momenty na igrzyskach. Teraz tu. Pytanie masz. Co? Pytanie. O co chodzi? Pytanie masz. O medale chcemy zagrać, tak. Ale z Polską. Rywale. Dziękuję. Widzimy się 25. Bo ja spadam. Zdrówka i widzimy się. Dobra. Zerwę. Idę też. Okay. Spoko, together, please. Mówi do dwóch ludzi, którzy gadają po polsku. Ten drugi set, trzeci przepraszamy, to tam chyba przyjęcie też troszkę Rubena Szota, prawda, zaszwankowało i ta zagrywka Achmeda doi. Ryzykowali, kopali ile mogli, więc te kilka zagrywek weszło im w boisko. Wiadomo, to jest tak, że kto nie ryzykuje, wtedy ten nie zdobywa tych asów. Rzeczywiście mieliśmy troszeczkę problemów na przyjęciu, natomiast wydaje mi się, że w kategorii przyjęcia, jeśli chodzi o cały turniej, to byliśmy całkiem niezłym zespołem. Jak nawet możemy porównać ten wczorajszy mecz z Polakami, no to byliśmy troszeczkę lepsi. Na pewno czy Ruben, czy też pozostali, ta trójka taka jest mocno defensywna, więc no cóż, myślę, że to będzie nasz duży atut, czyli przyjęcie zagrywki. W wczorajszym meczu Michał Winiarski powiedział, że spokojnie mogliście wygrać 3-0, co zatem z pana perspektywy zawiodło w tym meczu z Polską? Na pewno nie tyle co zawiodło, co na plus u Polaków, no to wejściem na pewno tutaj po stronie rozgrywającego i Grzegorz, oprócz tego, że dorzucił swoje pierwsze tempo, no to zaskoczył nas skrótami, swoją zagrywką, najlepszy zagrywający, więc cóż, myślę, że przy 16-11 byliśmy blisko, żeby zakończyć ten mecz, nie wyszło, ale to dobrze, że po prostu w tym momencie wiemy, co możemy poprawić i trener też rozmawiał z chłopakami i na pewno zwrócił uwagę, co możemy zrobić, żeby było lepiej. No właśnie, jakie wnioski po tym memoriale, takie na gorąco, co się rzuca w oczy? Trenera trzeba się pytać, ja to się nie znam na tym. A cyferki co mówią? To jest na pewno tak, że cyferki nie do końca są odzwierciedleniem tego, jak my się czujemy. Wiadomo, że do najważniejszego turnieju zostały 2 tygodnie i na dzisiaj cieszymy się, że po prostu z tym topem te mecze były na wysokim poziomie, więc myślę, że to jest duży plus i widać, że trener robi wszystko, żeby ten zespół był przygotowany i te mecze pokazują, że idzie w dobrym kierunku. Najważniejszy turniej, jakie są w ogóle nastroje i zapatrywania stricte w waszej drużynie, jeśli chodzi o tych rywali na igrzyskach? Dobre nastroje, na pewno będziemy walczyć i będziemy patrzeć na przeciwnika z meczu na mecz, bo tylko nam to pozostaje. To są trudni przeciwnicy, trudna grupa, ale wydaje mi się, że każdy z każdym może wygrać. Chciałbym jeszcze odbiec od tematów reprezentacyjnych. W nadchodzącym sezonie nowa funkcja, dyrektor sportowy Wisły Bydgoszcz. Jakie zatem, z czym to się w ogóle będzie wiązało tak stricte, jeżeli mógłby pan rozłożyć na czynniki pierwsze? I jakie zapatrywania? I czy też będzie gdzieś jeszcze kontynuacja pracy statystyka, jeśli chodzi o siatkówkę klubową, czy na razie tylko będzie to wydanie reprezentacyjne? W tym roku, jak w poprzednim, będę pełnił funkcję dyrektora do spraw sportu i to jest tak naprawdę funkcja, która łączy wiele aspektów, bo i tutaj jeśli chodzi o marketing, funkcjonowanie klubu gdzieś tam na obrzeżach, będę się starał po prostu pomagać jak mogę, natomiast tą funkcję statystyka w tym roku, prowadząc tutaj reprezentację też kobiet Niemiec, było tej pracy bardzo dużo, więc cieszę się, że na ten okres klubowy będę mógł ten laptop troszeczkę odstawić. Nie jest to łatwa praca,
praca, ale cieszy, że po prostu trenerzy w miarę chcą ze mną funkcjonować i współpracować. I po prostu staram się wykorzystać każdą możliwą okazję. Cieszę się, że mogę z zespołem lecieć na ten najważniejszy turniej teraz i już się nie mogę doczekać tych meczów i walki o wszystko, co można zrobić. Natomiast jeśli chodzi o Bydgoszcz, no to został naprawdę zbudowany ciekawy zespół. Miejmy nadzieję, że znowu trener Masny pokaże swoje po prostu dobre przygotowanie i mam nadzieję, że w tym roku sięgniemy po coś więcej i sprawimy może nie niespodziankę, tylko po prostu będziemy trzymali swój poziom od początku do końca.